Halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Jakus, a to kolejny odcinek 60 Seconds. W ostatnim odcinku, no niestety nie udało nam się przetrwać, w ogóle mieliśmy bardzo słabo nas wylosowało, gdyż mieliśmy tylko dwóch członków rodziny, tak, więc no trochę lipa. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie po prostu lepiej. Nadal gram tylko przetrwanie, gdyż nagrywam te dwa pierwsze odcinki tak jednego dnia i nie wiem jak wy to przyjmiecie, tak więc. Ale myślę, że przetrwanie będę tylko grał, gdyż chodzi o to, żeby przetrwać. Ja w zbieraniu zapasów jestem słaby, a tutaj mamy przecież totalny random. Nie wiemy, co będziemy mieli, więc rozpocznijmy rozgrywkę. Apteczka. Fajnie było, jakbyśmy ją mieli teraz. Coś się długo ładuje nam ta gra. Dobra, załadowała się. Dzień pierwszy. Dobra, tym razem mamy troje, więc jest lepiej. Nie mamy poradnika małego skauta, nie mamy latarki, nie mamy siekiery, nie mamy nabojów, ani środka owodobójczego, ani apteczki, więc jest trochę lipa. Za to mamy kłódkę i maskę. Ok, pierwszy dzień mija bez żadnych przygód, więc od razu dzień drugi. Ale mamy mapę, więc będzie można zaraz wyruszyć gdzieś na wyprawę. Wody mamy dużo. Gwarancja bezpieczeństwa, bla bla bla. Ok, pierwsze dni są. Tak, szykujemy się na wyprawę. O, zapasy, dobra, to wiecie co? O, w sumie niech się szykują. Idziemy po zapasy, które nam zesłało wojsko. Okej. Okej, dwie wody, dwie zupy, czemu nie? Dolor rozpomina czasem pić, okej, jutro się napijecie. I czy ktoś ma iść na ekspedycję? Może niech wyruszy Timmy. Timmy, który weźmie sobie maskę. Miejmy nadzieję, że jej nie zepsuje i przyniesie poradnik małego skauta. Naprawdę byłoby spoczko. Okej, Timmy wyszedł ze schronu na pustkowie. Mamy nadzieję, że sobie tam poradzi. Ekwipunek, maska przeciwgazowa. Nie daliśmy mu wody. Przecież on zdechnie. A, dobra, jeszcze atak insektów, a my nie mamy czym ich przegonić. Także jest naprawdę niewesoło. Dzień piąty, zdecydowaliśmy, że możemy pozbyć się tych pająków. Aha. Okej. Spokojnie. Gdyby była Mary Jane i gdyby ją pająk ugryzł, to by się zamieniła w tego mutanta. Trolla chyba. Po tych wszystkich dniach, które spędziliśmy, trzeba przyznać, że nie jesteśmy zbyt czyści. No nie mamy się czym umyć. Spoko, fajnie, super. W ogóle nabojem da się umyć? Spoko. Dzień szósty. Świat się skończył. Kto by przyjmował prysznicę? Bla, bla, bla. Kurde! Super! Dolores zapadł na chorobę, tak zachorował. Lepiej być nie może. Kuźwa. Trzęsienie ziemi. Na szczęście nie mamy innych rzeczy, więc tylko radio ratujemy. Wrócił Timmy. Przyniósł apteczkę, więc będzie można kogoś tutaj wyleczyć. Okej. Dwie zupy, apteczka. Macie jedzonko. Wyleczymy Teda, bo Ted jest bardziej przydatny. Szykujemy się na wyprawę. Super. Gdybyśmy mieli te pieprzone naboje. Ten pewnie chce zjeść, bez wody Dolores długo nie wytrzyma. Ted wyzdrowiał, macie wodę. Idziesz Dolores, bierzesz ze sobą maskę. Miejmy nadzieję, że jej nie zepsujesz. Naprawdę bym się wkurzył. Dzień dziewiąty, co mamy dziewiątego dnia? Ty mi powinien co zjeść. W sumie jak nawet zdechnie, to się nic nie stanie, była chora. Okej, nie mamy poradnika, więc nie, nic nie możemy zrobić w tej sytuacji.
Dzień 10. Pozostaje nam już fotografię bez wieści i bez szczęśliwych myśli. Och, okrutnie świeci. Tim jest bardzo głodny, Ted ma się dobrze. Nie tak, ty dostajesz jedzonko. Dziś na naszym progu stanęła grupa ubrana na wakacje, gitle, bla bla bla, kostiumy na bal przybierańców. Twierdzą, że organizują szpital polowy, by pomogli się rannym i chorym. Leki zostały zjedzone przez jakiegoś zmutowanego stwora. Lekarz pytał, czy może... Nie dajemy wam wody. Zapomnijcie, że dostaniecie wodę ode mnie. Dobra. Jutro dostaniecie pićku, spokojnie. Alarm! Przed schronem zgromadził się gang strażaków, to znaczy, że są ubrani jak strażacy, dobijają się do drzwi i żądają wydania całych naszych zapasów. Grożą, że jeśli się nie podporządkujemy, to wykurzą nas ogniem. Wygląda to, że obowiązki strażaków uległy jakimś zmianom. Co robimy? Strzelbę. Strzelbę, tak. Dziękuję, dzień 12. Rozpierdzielili strzelbę, co za matoły. Ale siekierkę mamy, o spoko, w razie czego będzie można robić questy dla wojska. Okej, macie też jedzonko, bo mamy dużo, wiem, że nie są głodni, ale. No i się zaraz będą znowu chorzy, bo się poduszą, super. Wróciła Dolores, dzień 13. Czy coś nam przybyło? Oprócz no maskę przyniosła, zupę i wodę. Tobie coś trzeba, głód, choroba, zmęczenie. Więc tobie damy jedzonko. Wysyłać go? Poczekamy jeszcze trochę. Miejmy nadzieję, że nie będzie questu z latarką, bo bym się wkurzył. Dzień 14. Timmy wypoczął, Dolores marzy o porządnym posiłku. Okej. Kurwa, kto chciał jeść? Timmy? Dolores, tak, Dolores, masz jedzonko. Jutro. Ten obóz bandytów nasz zachowa się jak dziki zwierzęta, nie godzimy się na tym, ktoś powinien mi pokazać się pustkowie. Dobra, idźmy, zróbmy z nimi porządek. Dzień 15. Tak trochę Dolores chyba na mnie długo umrze. Co za debile! Rozjebał się, rozjebali się kiery. Parę kropel wody. Okej, weźmy radio, bo to będzie quest, chyba że promieniowanie opadło, więc mogę zrobić 16 dzień. Dzisiaj macie dzień pojenia. No to dostaniecie też jedzonko. Okej, możemy się szykować. Nie, bo to może być bomba, a zapasy mamy, więc na mnie więcej nic nie potrzeba jak na razie. Dzień 17. Nie otwieramy, Timmy się dobrze, Dolores chora. Nic specjalnego u Teda, okej. Idź, Timmy. Tobie maska jest niepotrzebna, więc możesz iść bez niczego. Dzień 18. Ted zarósł troszkę. Timmy wyszedł, pozostaje chora, nic nowego. Okej, nie mamy czym ich teraz przepędzić. Tak jakby chyba nas atakowali, nie? Karkonowe wycieczki na tym celu, prowokowanie bandy łotrów to ostatnia rzecz, na jaką mamy teraz ochotę. Zwyczajnie nie mam przekonanych szans. Okej. Jutro dostaniecie wody, spokojnie. Wszystko było... Aha, zaczęli się kłócić, no super. Dzień 20. Okej, przestali się kłócić. Dzisiaj dostaniecie pićku. Okej, użyjmy radia, może go nie popsują. Miejmy taką nadzieję. Dzień 21. Nie popsuli, okej. Nawiązaliśmy kontakt, wojsko wciąż funkcjonuje i przybędą nam z pomocą. Fajnie. Dolores źle to znosi. Okej.
Zaraz mi będzie odwalać. Not good. No i znowu ci bandyci. Super, po prostu świetnie. O niczym innym obecnie nie marzę. Wrócił Timmy, co ty nam przyniosłeś, chłopcze? Nic. A nie, sorry, dwie... Apteczkę przyniosłeś. Leczymy Dolores. Idziemy na jeszcze jedną wyprawę. Czy my zużyliśmy apteczkę? A, dobra, dobra, okej. Nieważne, nic nie zrobiliśmy, w końcu... To się przedkowieści, cały nowoczesny medycyny, dlaczego więc mówimy lekarzy? Tim pieniędzy zjeść po prostu chciałby trochę wody. Okej, jutro dostaniesz tą wodę. Idź na ekspedycję. Zobaczymy, co nam przyniesiesz. Może nam Dolores nie umrze. Tim pieniędzy co zjeść. Okej, ty masz full, ona ma wodę tylko. W sumie mogliśmy dać Tudowi picie. I znowu ten obóz bandytów, kurde. Dzień 25. Ktoś powinien zrobić porządek. Dobra, Dolores wypoczęła. O, chociaż tyle. Mamy... O, grupę teatralną założyli, fajnie. Dolores nam wypoczęła, więc mamy jednego w pełni sprawnego członka rodziny. Czy ona zmęczona, strudzona tylko, czyli nie do końca jest w pełni sprawna. Okej, nic ciekawego się nie dzieje. Może będziemy... Dobra, użyjmy radę, jakiś coś mi tu na telefon przyszła, jakaś wiadomość. Fajna sekunda. Okej, odpisane. Nic nie musimy słyszeć. Okej, chociaż rady, że się nie rozpieprzyli. Timmy nie potrzebuje, musi pić. Jutro dostaniecie wodę, rozumiecie? Jutro... Znowu ci bandyci. Super, cieszy mnie to bardzo. Dzień 28. Karkołomne wycieczki na zewnątrz i celowe prowokacje. No to już znamy. Dobra, dobra, macie wodę. Użyjmy tego radia. Miejmy nadzieję, że oni go nie popsują, tak? Bo to będzie wtedy naprawdę dramat. Dzień 29. Radio się trzyma, okej. Ach, szczęśliwym trafem wzięliśmy ze sobą radę. Możemy po prostu. Okej. Timmy wypoczął. Dolores jeść, okej. Tylko Dolores, bez Timiego, halo. Fajnie, fajnie, tylko niech on tej głowy tak nie wykręca, bo to nie jest dobry znak. Dzień 30, Ted wrócił. On jest tylko zmęczony, już myślałem, że jest chory. Dwie wody. Bez ciebie. Na razie nie idziemy. Fuck! Nie mamy latarki. Nie mamy latarki. Niedobrze. Samoloty, sterowce, bla bla bla. Co wam jest potrzeba? Pragnienie, głód. Jutro dostaniecie wszyscy wodę. A dzisiaj dostanie Ted zupę. Okej. Nie idziemy. Użyjmy radia. Miejmy nadzieję, że się nie popsuje, a coś ciekawego w nim wysłuchają. Dzień 32, radio żyje. Członkowie naszej rodziny też. Okej. Wszyscy potrzebują wody. Okej. Nie idziemy. Szczęście mi pan. Kurde, nic mu nie damy na tą rodzinę, ale lipa. Niedobrze. Dzień 33. Tim jest grzeczny. Pytanie, jak długo tak wytrzyma. Dolores do rana. Ted jest głodny, więc Ted dostanie jedzonko. Nikt nie idzie. Z bandytami nic nie zrobimy. Dzień 34. I co dzisiaj się stanie? Karkonet, bla bla bla. Timmy. Okej.
Okej. Wszyscy są uśmiechnięci, tak? W sumie mogliby się... mogłoby im to strudzenie zniknąć, tak? Dobra, radyjko. Dzień 35. Radio nadal żyje. Jakaś biedaczka opowiada... O! Apteczkę mamy! Nice! Jutro dostaniecie wodę, spokojnie. Jakbyśmy mieli latarkę, mielibyśmy później chyba psa, ale no niestety nie mamy. Dzień 36. Tim jest bardzo głodny, wody. Okej, wszyscy dostaną. Dobra, macie dzień dziecka ogólnie. Możemy iść na jakąś wyprawę. Timiego wyślemy. Jakieś strzały było słychać. Ktoś powinien zrobić z tymi bandytami porządek. Dolores jadła, co nowego. Okej, czyli ty dostajesz jedzonko. Timmy niech idzie, on dobrze się umie tutaj podróżować po tym terenie. Dzień 38. Timmy wyszedł ze schronu, nasze życie na bajka. Okej, wszyscy mają się dobrze. No i nic ciekawego się teraz nie dzieje. Dzień 39. Jutro muszę dostać wodę, bo inaczej mi zdechną. 17 minut odcinek, nie no tam wcześniej, 16 minut już ma pewnie. Dolores, wody, jutro dostaniecie wody. I znowu bandyci, znowu nic z nimi nie możemy zrobić. W końcu nam zrobią wjazd na chatę. Dzień 40. Macie tą wodę. Kurde, drugi raz już. Nie, to jest dramat. Dzień 41. Tak jak ty zarosłeś. Strudzenie. Ten wypoczął. Okej. Nie otwieramy. Nie chcemy bomby. Dzień 42. Dolores trzyma się dzielnie, Ted mówi, okej, to fajnie. Znowu bandyci, znowu nic z nimi nie robimy. Słuchać strzały, też fajnie. Dolores nie jadła, Ted jest głodny. Macie, jutro dostaniecie wodę, albo nie, jutro dostaniecie wszystko. O kurczę, myślałem, że Timmy wrócił, ale jeszcze nie wróci. Dzień 44 i chyba niedługo trzeba będzie go spisać na straty. Dzień dziecka macie. Dryn, bla. Idź Dolores, zobaczymy co się stanie. Nie wiesz, że weźmiesz i umrzesz. Dzień 45. Timmy nadal nie wraca. Okej. Gdzie jest Timmy, ja się pytam. Gdzie on jest? Gdzie się podział ten chłopak? Słuchaj, znowu strzały. Dzień 46. Ktoś powinien zrobić bandytami porządek, posiłek. A, macie wszyscy. Wiecie co, jeżeli teraz... czym przyjdzie, no jak był inwazja, jakiś gangry boja się... kłódki używamy. Jeżeli teraz Timmy nie wróci, to już chyba nie wróci w ogóle. Dzień 47. Oblokowano osiągnięcie, jak ty komu? Ciekawe co to jest osiągnięcie, zaraz sobie raz sprawdzę. Pomóż i otrzymaj pomoc, aha. Stanęliśmy na wysokości zadania, pokazaliśmy tym bandytom, którzy rządzi. Miejmy tylko nadzieję, że nie wrócą za jakiś czas i nie przyprowadzą posiłków. Okej, kłódka się rozpadła. Dolores nie jadła, Ted nie pożyje, jutro dostaniecie. Gdzie ten Timmy jest? Niech on wraca. Dzień 48. No, zapasów mamy jeszcze dużo.
Okej, okay, macie wszystko. Timiego nadal nie ma, ja się zaczynam martwić, że on już niestety nie wróci. Dzień 49. Karkołomne, bla bla bla. Dobry nastrój to fajnie. Fuck, nie mamy się czym już bronić. Teraz nas zjadą. Dzień 50. Co się stało z Dolores? Och nie, zamiast bawić się w wymyślne tortury i kraść nasze puszki, ofiarą bandytów padła Dolores. Bandyci nic sobie nie robili z jej krzyków i kopniaków, po prostu wyprowadzili ją ze schronu. Szlak by was trafił. Dolores nie puści wam tego płazem. Czyli po prostu ją wzięli w wiadomym celu. A, czyli już Timmy dawno sobie poszedł i umarł. To fajnie, został sam Ted. Kolejna transmisja, kolejny i nie uda nam się spełnić kolejnych oczekiwań. 51 dzień. Ted siedzi i myśli, kurde, co ja tu robię. No, jutro dostaniesz wody. Albo dobra. Już chyba nam się nie uda przetrwać, więc 52 dzień, fajnie. Albo nie, poczekajmy, jeszcze dajmy mu szansę. Mamy dużo wody, naprawdę. No i to jest atak i teraz już niestety albo ten zginie, albo zostanie ciężko ranny. Koniec! Zginął! Wziął i umarł. Wziął i umarł, tak. Spodziewaliśmy się powolnej śmierci z rąk bandytów, ale tak się nie stało. Zamiast tego Ted został brutalnie wyleczony ze schronu. Miejmy nadzieję, że nic mu się nie stanie. Spędziliśmy 53 dni w schronie. Kiedy tam nam Timmy wziął i sobie umarł? W 44 dniu musiałem ominąć to. Timmy został schwytany. No niestety. Po raz kolejny nie udało się przetrwać, no ale to jest naprawdę wielka loteria. Tutaj ciężko jest wygrać. Nie przetrwaliście. Ale udało się odblokować achievementa. Nawet nie wiem za co tak naprawdę. Maska przeciwgazowa. No i co? No i w ogóle... Czekajcie, jaki ja mam rekord? 87 dni. Czyli to jeszcze nam troszkę brakuje. No okej, okay, to by było na tyle. Dzięki wam wszystkim serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Będzie mi bardzo miło. No i co? Trzymajcie się. Hejka!